Premier Szwecji Ulf Kristersson przekazał dokumenty akcesyjne do NATO sekretarzowi stanu USA Antonemu Blinkenowi w Departamencie Stanu. Proces złożenia dokumentów w Departamencie Stanu formalnie kończy proces akcesji Szwecji do sojuszu. Tym samym Szwecja stała się 32. członkiem NATO. Ostateczną zgodę na wejście do sojuszu szwedzki rząd podjął w czwartek na specjalnym posiedzeniu w Sztokholmie pod przewodnictwem wicepremier i minister energii Ebby Busch. Wniosek o wejście do NATO Szwecja złożyła w maju 2022 roku. Bezpośrednim powodem podjęcia takiej decyzji była pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. W obliczu wojny na Ukrainie decyzję o przystąpieniu do sojuszu podjęła także Finlandia, która już od kwietnia 2023 roku jest jego członkiem. Premier Donald Tusk poleciał do Bukaresztu na szczyt Europejskiej Partii Ludowej. Będzie tam okazja zabrać i głos, i porozmawiać w cztery oczy z osobami, z którymi pracuję w związku z Zielonym Ładem. Obecna na spotkaniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie ukrywała satysfakcji z poczynań rządu Donalda Tuska. Jesteśmy dumni z Donalda Tuska, że przywrócił w Polsce praworządność. Członkowie Europejskiej Partii Ludowej oficjalnie poparli kandydaturę Ursuli von der Leyen na drugą kadencję na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej. Hiszpańska policja poinformowała, że odkryła w Saragosie warsztat produkujący fałszywe dzieła sztuki Banksiego, anonimowego twórcy znanych na całym świecie murali. W sprawie aresztowane zostały cztery osoby pod zarzutem oszustwa i naruszenia własności intelektualnej. Wideo opublikowane przez policję pokazuje szablony graffiti imitujące niektóre ze słynnych motywów artysty, m.in. naklejki nawiązujące do jego projektu parku rozrywki Dismaland.